Jest sobota rano, więc ruch jest dość niewielki. Mamy ułatwione zadanie, ten przejazd będzie szybszy i po prostu będziemy szybciej to zrobimy, troszeczkę łatwiejsze warunki. Niemniej jednak tu nie chodzi nam o to, czy będziemy jechać w korku, czy nie, tylko chodzi o zasady, jakie tutaj mają być wyegzekwowane na egzaminie. Jedziemy teraz Krakowską ulicą i w kierunku miasta trasą, jaka wychodzi poza taki nieformalną strefę egzaminacyjną, ale może się zdarzyć na egzaminie. Tutaj dojeżdżamy do skrzyżowania krakowskiej Trauguta, Kościuszki i Niskich Łąk i pada polecenie takie: proszę zmienić lewy pas. Tak jest, na lewy pas. I z lewego pasa pojedzie pan tak, jak środkowa strzałka wskazuje. Czyli w ulicę jaką? Kościuszki. Ponieważ mamy tu trzy możliwości, w ulicę Kościuszki jedziemy bez kierunkowskazu. Jeżeli byśmy włączyli lewy kierunkowskaz, to ci sprzeciwko by pomyśleli, że jedziemy do McDonalda. Zmiana pasa nieoznaczonego, bo odbijamy się od krawężnika z rozejrzeniem się i z kierunkowskazem. Weszła piesza już na przejście, więc tego. Idzie jeszcze osoba o widocznej niesprawności ruchowej. W zasadzie powinniśmy ją przepuścić, ale widać, że ta pani się zastanawiała, czy w ogóle iść, więc odpuszczamy sobie i jedziemy. Była jeszcze metr od krawężnika, więc zachowanie pana Zygmunta ze wszech miar właściwe. Zmiana pasa nieoznaczonego, omijamy. Również zmiana pasa nieoznaczonego, omijamy. I na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojedziemy sobie w lewo. I tutaj uwaga, przez 30 lat można było skręcać w lewo z obu pasów. Później przez 2 lata były nieoznaczone, czyli w lewo trzeba było skręcać tylko z lewego pasa, a teraz znowu jest na odwrót, czyli z dwóch pasów z prawego pasa będziemy jechać. Z prawego pasa, ponieważ jesteśmy nauką jazdy, jesteśmy dużym pojazdem, poza tym tylko my będziemy jeździć zgodnie z przepisami, jedziemy sobie zawsze z prawego pasa. Skręcamy w ulicę Puławskiego. I na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojedziemy sobie w prawo. Czyli skręcimy w ulicę Piłsudskiego w kierunku dworca głównego.
skręcamy w prawo w ulicę Piłsudskiego. I teraz proszę zwrócić uwagę, że nie padnie żadna komenda, żadne polecenie. Jeżeli nie padnie, to jedziemy gdzie? Drogą z pierwszeństwem. Albo na wprost. Na wprost. Czyli co musimy zrobić? Na wprost. Co musimy zrobić? Zmienić pas ruchu, ponieważ z tego pasa ruchu moglibyśmy jechać tylko w prawo. I tu pojedziemy sobie naszym pasem ruchu tak, jak on pokazuje. Ponieważ będziemy jechali cały czas prosto, tutaj za tym skrzyżowaniem nie będziemy zmieniać na prawo, jedziemy tak, jak ten dostawczy przed nami. No tutaj ten pas prawy skręca w prawo, my cały czas jedziemy na wprost. Tutaj w dalszym ciągu jedziemy na wprost, parę uwag. Jeżeli jedziemy na wprost autobusem, a z lewej strony od ulicy Stawowej by jechał tramwaj i skręcał w Piłsudskiego w lewo, co może się zdarzyć, możemy się z nim nie zmieścić, więc trzeba zwolnić i go puścić przodem. Dodatkowo, nie ma tramwaju, jedziemy na wprost. Tutaj zaraz po prawej mamy stanowisko parkingowe dla autobusów, dla hotelu i nie będziemy się mieścić, nie przeciskać się, tylko powiedzieć: panie egzaminatorze, nie zmieszczę się, wjadę w torowisko i z kierunkowskazem dwoma kołami najechać na ten podwyższoną kostkę.